Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich moich widzów, słuchaczy z kanału Wuj i Osioł. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam dwie nowości wydawnicze mojego autorstwa, które zostały wydane nieco przed Wielkim Postem tego roku. Pierwsza z nich to Rozważania Drogi Krzyżowej mojego autorstwa, będą patrzeć na tego, którego przybili. Dołączyłem do tych rozważań tekst gorzkich żali, tekst różnych modlitw, około 20, związanych z nabożeństwem pasyjnym, z krzyżem, ze śmiercią, z chorobą, a także ponad 30 pieśni pasyjnych, które znamy z kościołów. Druga pozycja to wydane książkowo rekolekcje rewolucyjne Wolność, Równość, Braterstwo, które można śledzić na naszym kanale. Także katecheza rekolekcyjna, trzy katechezy rekolekcyjne o Kościele, które jest drogą do Pana Boga, a także parę katechez, kazań związanych z miłością w małżeństwie. Dołączymy jeszcze również do nich teksty rozważań modlitwy apelowej wygłoszonej podczas pielgrzymki Szarej Grupy 1B na Jasną Górę. Z tej racji, że te książki ukazały się prywatnym nakładem, jest możliwość ich zakupienia bądź przy okazji rekolekcji, które głoszę, bądź poprzez wysyłkę pocztową. Kontakt znajdziecie w komentarzu. Dobrego czasu Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Moi drodzy, przed nami niedziela Męki Pańskiej. Niedziela, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Nazwany Wielkim dlatego, że w tym tygodniu rozegrają się najbardziej dla nas ważne momenty życia Zbawiciela. Momenty, które spowodowały, że nasza wiara ma swój sens, że ma swoją wiarygodność. W tym tygodniu rozegra się nie tylko męka i śmierć Zbawiciela, ale w tym tygodniu dokona się również Jego cudowne zmartwychwstanie. A skoro tak, to nasza wiara ma głębokie podłoże, ma głębokie argumenty, żeby ją przyjąć. Co by była warta śmierć i męka Chrystusa, gdyby nie była uwieńczona zmartwychwstaniem? Być może Jezusa zaliczono by po raz kolejny do wielkich ludzi, wielkich postaci z historii świata. Ale przecież wierzymy w Chrystusa, który jest Bogiem. Wierzymy w Chrystusa, który nie tylko podjął za nas mękę i śmierć, ale który zmartwychwstał. Podążajmy zatem z Jezusem do Jerozolimy w tych dniach, by być razem z Nim w Jego męce, przy Jego śmierci, a także by stać się świadkami Jego zmartwychwstania. Można powiedzieć, że ta dzisiejsza niedziela Męki Pańskiej, niedziela palmowa, zupełnie nie pasuje do wymowy Wielkiego Tygodnia. Przecież tak naprawdę na pierwszy rzut oka wcale nie widać, co dzieje się z Jezusem, co już jest powzięte przez starszych ludu, przez faryzeuszów, przez kapłanów, że już dawno jest podpisany wyrok śmierci, że ten tydzień będzie obfitował właśnie w takie, a nie inne wydarzenia, że będzie takim tragicznym tygodniem. Wprost przeciwnie, ta niedziela palmowa wydaje się wszystkiemu zaprzeczać. Tłumy ludzi na ulicy, wiwatujących, okrzykujących witaj królu żydowski, pozdrawiających Jezusa, wypowiadających słowa proroctwa, błogosławionych, który idzie w imię Pańskie, widzących w nim potomka Dawida, ludzi, którzy ślą przed nim swoje płaszcze, ludzi, którzy go pozdrawiają, wymachują gałązkami palmy. Czy rzeczywiście zapowiada to mękę i śmierć? Można powiedzieć wprost przeciwnie. Wydaje się, że Jezus jest u szczytu popularności,
że rzeczywiście ta wiedza o Jezusie, ta znajomość Jezusa, Jego cudów, tego wszystkiego, co wydarzyło się całkiem nawet niedawno, jak wskrzeszenie Łazarza w Betanii, czy wielu innych rzeczy, które gdzieś docierały do mas, te masy, można powiedzieć, pchały do tego, by rzeczywiście w Jezusie zobaczyć Mesjasza. A teraz widzą Go wjeżdżającego, można powiedzieć, w takim pochodzie triumfalnym do Jerozolimy. Dzisiaj Jezus jest otoczony przez falę ludzi, przez tłum ludzi wiwatujących, wyrażających zachwyt, radość z tego, co go, że Go widzą. Ale zobaczcie, moi drodzy, że każdego dnia w tym wielkim tygodniu Chrystus będzie coraz bardziej opuszczony. Coraz więcej ludzi będzie odchodzić na bok. Coraz więcej ludzi się będzie od Niego odsuwać. Z różnych powodów. Wielki Czwartek nawet dojdzie do opuszczenia przez Jego jednego z apostołów, który wyjdzie, by realizować misję zaprzedania Jezusa, zaprzedania swego mistrza. Później na modlitwie w Ogrójcu również Jezus zostanie opuszczony przez swoich najbliższych. Tylko niektórzy śledzą Go, gdy zostaje aresztowany. Jezus jest prawie sam, otoczony tylko kilkoma osobami, później na wzgórzach Golgoty, na wzgórzach Kalwarii. I wreszcie można powiedzieć, jest całkowicie sam, złożony w grobie i całkowicie sam, jeśli nie licząc straży, która zresztą pierzchła na widok tego, co się dzieje w poranek wielkanocny. Tłum topnieje. Ludzie od Chrystusa odchodzą. Ludzie rezygnują z Boga, rezygnują z proroka, chociaż wydawało się, że powinni być przekonani o wielkości Jego działania, o wielkości Jego posłannictwa. Iść z Jezusem do Jerozolimy, iść z Jezusem do końca, być z Nim przy Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To wyzwanie, które czeka nas w tym tygodniu. To wyzwanie, by być blisko Jezusa. Chociaż może wiele obostrzeń na to nie pozwala. Chociaż może wiele różnych innych sytuacji zewnętrznych staje się dla nas bardzo trudnych do pokonania. Może powodują w nas strach, obawę, lęki o swoje życie. Może jesteśmy bardziej podobni do apostołów, którzy także woleli zrezygnować z bycia przy Jezusie, bo bali się o własne życie, bali się o własne zdrowie. Jak to dobrze, że tych apostołów Jezus wciąż kocha. To jest jakieś źródło nadziei. Tłum porzucił Jezusa, ponieważ miało być inaczej. Ślady tego odnajdujemy już wiele wcześniej, kiedy pod Cezareą Filipową Piotr wyznaje wiarę w Jezusa jako Mesjasza, zaraz potem neguje wizję Jezusa, wizję Mesjasza. Przecież miał przyjechać na białym koniu, przecież miał poderwać ludzi do walki, przecież miał prowadzić ludzi do odzyskania niepodległości, do wolności, do wyzwolenia spod panowania tych znienawidzonych Rzymian, którzy wciąż dawali się Żydom we znaki. Przecież Jerozolima miała być na nowo państwem Żydów, państwem wolnych obywateli. Cóż z tego, że Jezus czynił wiele cudów? Cóż z tego, że uzdrawiał, wskrzeszał, dawał chleb? Jednak nie spełnił oczekiwania tłumów. Nie doszło do powstania. Nie doszło do zmiecienia wroga. O wiele łatwiej jest walczyć z wrogiem zewnętrznym, aniżeli z tym wrogiem, którego Jezus okazywał wewnątrz, który niszczy człowieka od wewnątrz, niszczy jego umysł, niszczy jego serce. Może właśnie dlatego też łatwiej jest zrezygnować z Jezusa, bo jest to po prostu trudne. Bo trzeba wydać walkę swoim ograniczeniom, swoim grzechom, swoim błędom, swoim słabościom. To, co chcielibyśmy tak po ludzku rozgrzeszyć, wytłumaczyć, że jeszcze inni są gorsi. To, co byśmy chcieli oswoić, mówiąc, że mamy prawo do jakiejś przyjemności w tym życiu. Tak, rzeczywiście można łatwo Jezusa się zaprzeć. Można łatwo z Jezusa zrezygnować, bo domaga się zbyt wielu.
Gdyby jeszcze poprzestać tylko na tym, co zewnętrzne, na zewnętrznych oznakach wiary, to jeszcze może byśmy przy nim zostali. Tymczasem on chce iść do serca, chce iść w głąb, chce iść do mojego jestestwa, do przemiany całkowitego mojego życia. Niektórzy rezygnują z Jezusa, bo przecież on zagraża jej władzy, domniemanej władzy, bo cóż to za władza kapłanów, arcykapłanów czy faryzeuszy. Może myśleli, że mają mir jakiś wśród ludzi, że mają znaczenie, poważanie, pełnione urzędy, stołki. I dzisiaj nie brakuje tych, którzy otwarcie rezygnują z Boga, wypierają się Go, bo nie pasuje to do zajmowanego stanowiska, bo nie pasuje to do klimatu, który panuje w korporacji, bo nie pasuje to do, można powiedzieć, współczesnej mody, która jest bardziej antyboża, antykatolicka, antychrześcijańska. Chrześcijaństwo jest takie passé, nie w modzie. Chociażby wszystko inne stawało się na piedestale, to jednak głupio się przyznać do Chrystusa. Zwłaszcza gdy jest się na jakimś pewnym poziomie, pełni się jakiś urząd, piastuje się pewną funkcję, gdy jest się w świecie celebrytów, zbyt dużo to kosztuje. Więc lepiej Chrystusa się wyprzeć. Lepiej zachować stan własny posiadania. Lepiej zachować własną, można powiedzieć, funkcyjkę, urzędzik, stołeczek, jakieś poważanie, tak się przynajmniej wydaje wśród ludzi. Rezygnuje się z Jezusa również właśnie przez to, że człowiek gdzieś się boi, że to, co czeka mistrza, będzie czekało również i mnie. Sam nie wiem, gdybym się zachował w takich sytuacjach trudnych, ekstremalnych. Póki co nawet to oboszczenia nie są w stanie odłączyć od Chrystusa. Ale gdyby przyszło mi tak jak temu biskupowi, nie pomnę jego nazwiska, z Chin, który zaraz po święceniu został wtrącony do więzienia, a przez wiele, wiele lat jego więzieniem był jeden, jedyny dół wykopany w ziemi, przykryty tylko kratą, tak żeby uniemożliwić ucieczkę. Przez tą kratę podawano mu trochę jedzenia, trochę wody. Bez względu na pogodę on ciągle tkwił w tym dole. Przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat nie zwątpił. Nie wyparł się Chrystusa. Gdzieś przemucono mu możliwość odprawienia mszy świętej. Kawałek chleba, trochę wina. Gdzieś modlitwa różańcowa. Gdzieś z pamięci szeptane laudesy. Wierny. Nie wiem, czy tak bym się zachował. Jeszcze nie jestem w takiej sytuacji. Można powiedzieć Bogu dzięki. A może wtedy rzeczywiście moja wiara by się sprawdziła. Łatwo mi ocenić apostołów, którzy odeszli od Jezusa, bo bali się o własne życie, o własną przyszłość. Bo bali się o to, że to, co czeka ich mistrza, spotka także ich. Że będą zabici. Może i dlatego mam więcej pokory, patrząc na to, co się dzieje w świecie. Jak ludzie z różnych powodów rezygnują z Boga. Łatwo oceniać. A może najlepiej wejść w swoje serce i zapytać, czy ja trwam przy Jezusie w chwili mojej Jerozolimy, w chwili mojego krzyża, w chwili odrzucenia, w chwili samotności, w chwili, kiedy wydaje się, że świat mnie nie rozumie, a ci, na których polegałem, odwracają się plecami, kiedy posądzają o rzeczy, których nie uczyniłem, kiedy mówią o mnie rzeczy, które są nieprawdziwe, kiedy nie chcą mieć ze mną żadnej relacji, czy wtedy jestem blisko Chrystusa? Iść z Jezusem do Jerozolimy. To jest zaproszenie dzisiaj w Wielkim Tygodniu, na początku, gdy jeszcze wielki tłum wiwatuje na cześć Jezusa, ale oczami wiary widzimy już krzyż, widzimy ogrójec, widzimy mękę i śmierć Jezusa, tak mocną, tak przemawiającą dobitnie, jak w filmie Pasja Mela Gibsona, gdzie widzi się biczowanego Jezusa i mimowolnie zamyka się oczy, bo nie da się na to patrzeć. Idę z Jezusem do Jerozolimy. Co przyniesie ten tydzień? Co przyniesie kolejny tydzień mojego życia? Daj Boże, by był to tydzień
wierności przy Bogu, wierności przy Jezusie, wbrew światu, wbrew odchodzącym tłumom. By tak było, to muszę prosić o to, by miłość była jeszcze większa, bo miłość, jak mówi święty Paweł, tylko ona wszystko przytrzyma. Znakiem nadziei są dzisiejsze słowa z liturgii słowa, że mimo wszystko Pan mnie nie opuszcza, że mimo wszystko Pan podniesie swego sługę. Pomimo tego, że będzie zdruzgotany, że będzie biczowany, że będzie rwana mu broda, że będzie uniżony, także stanie się sługą, stanie się, można powiedzieć, niczym, stanie się pyłem, tym, którego się miażdży, to jednak Pan weźmie mnie w obronę. Jest zatem w tej wierze również nadzieja, że Bóg nie opuści swojego sługi, że nie opuści swojego wierzącego. Wiara za wiarę, za wiarę, wierność za wierność, miłość za miłość. Idźmy do Jerozolimy. Amen.